5, 6, 7, poszła! To jest Miasto w Komie! To jest poziom 2.0, to jest... Miasto w Komie! To jest taki program, do którego przysyłacie filmy komórką nakręcone, bo my kręcimy filmy komórką. Miasto w Komie! I wy też możecie to zrobić i przysłać je do nas, jeśli macie odwagę, wyobraźnię i też jesteście w Komie. Jeśli potrafisz to zrobić, to się nie bój i go puść. Totolotek na Ursynowie. Kiedy ostatnio byłam na Ursynowie, dowiedziałam się, że główna pula 50 milionów została podzielona na dwie osoby i z tego jedna osoba znajduje się na Ursynowie. Nie mogłam tracić takiej okazji i wybrałam się w poszukiwaniu tej osoby. Wybrałam najlepszy sposób. Uważam na zrobienie tego. To jest telefon komórkowy. Wtedy najłatwiej dokumentować tą chwilę rzeczywistości. Wyobrażam sobie, jak ktoś wygra taką sumę. To można chyba zwariować. A słyszał pan, że tutaj właśnie na Ursynowie osoba wygrała 25 milionów ostatnio? Nie, jak nie gra, czy nie interesuje. Aha, dobrze. A jakby, co by pan zrobił? Co by pan kupił, gdyby pan wygrał? Co bym kupił? Mhm. No nie wiem, co bym kupił. Gdzieś może pojechał i więcej nic nie kupił. No. Boże, ustawiłabym się w życiu, tak? Mieszkanie, wszystkie takie najpotrzebniejsze rzeczy. Spłaciłabym wszystko, co potrzeba. Przede wszystkim kredyt mieszkaniowy, który mam. Biednemu to zawsze wiatr w oczy, to się nie wygra. Kiedyś było tak. Za każdym losowaniem było 2-3 wszystkie, główne wygrane w latach 60. A teraz przez kilka, dużo więcej ludzi gra, nie można zrobić. Widzę, że trzyma pan tutaj jakby kupon, tak, czyli tak. Skusiło pana 50 milionów. 50 milionów jak najbardziej. Czy pan wierzy, że wygra? Jakbym... Może inaczej, skoro gram, to wierzę.